Żeby przy pierwszym pójściu na koło nie ten, nie zerwało go. Cześć, wymieniamy dzisiaj w końcu opony w Romecie. Kamil już walczy, także niedługo będzie pierwsza przejażdżka już na nowych oponach, na nowych dętkach. I Romet, który no, bardzo przyciąga uwagę, w końcu będzie go można zobaczyć na mieście w Krakowie. Jeśli ma ktoś z Was ochotę się przejechać, jakąś wspólną przejażdżkę na kilka motocykli, odzywajcie się. Piszcie na maila, piszcie w komentarzach, na pewno chętnie się z Wami spotkałem. Mówię, być może ktoś ma takiego Rometa tutaj w okolicy i by się chciał przejechać na dwa Romety, więc zapraszam serdecznie. A teraz zobaczcie, jak wygląda proces wymiany oponu Kamila. Kamil, rozumiem, że to jest dość proste wymienić takie koło. Się okaże. Czy coś się rozleciało w trakcie istnienia tego motocykla? Problem jest taki, że kawałek szprychy wystaje do środka felgi i może to przecinać dętkę. Jakie jest rozwiązanie na to? Czy trzeba centrować koło ponownie, czy można to skrócić, czy czymś zabezpieczyć? Trzeba było to zaszlifować, to jest jedna opcja. Szlifiereczką? Szlifiereczką. A zrobisz to? No, dogadamy się. A więc prosta wymiana opon już nie robi się prosta, bo ktoś, kto wcześniej wymieniał, to nie zadbał o to, żeby szprychy były powkręcane tak, jak być powinny. Tu akurat jest ok, ale tutaj na przykład widzicie, jak ostro wystaje. Albo nie wszystkie to są takie. Nie wszystkie, te co najbardziej wystają, to zaszlifuję. A resztę guma zaizoluje. Ta osłonka gumowa. Bo dwóch opasek nie ma co wkładać, nie? To może być za grubo. No to jest gruby projekt, więc może być grubo. No to damy dwie albo trzy. Szprychy są z czego? Stalowe? To dlatego tak łatwo chyba idzie, nie? Wniosek jest taki, że prawdopodobnie ktoś go poskładał, a nim nie jeździł i dlatego my mamy kapciocha, bo zobaczymy zaraz na przednim kole, ale prawdopodobnie też szprychy były tak mocno wkręcone, że zahaczały o dętkę od środka. Także Kamil, szybka diagnoza. Tutaj mały spoiler. Czy chcecie odcinek z tym oto sprzętem? Podobno nawet śrubki ma wszystkie oryginalne. Tak słyszeliśmy. Mały spoiler, pięknego sprzętu, no jestem tutaj dzisiaj z kumplem, z Hubertem i jak Hubert zobaczył Simpsona, no to jest zachwycony po prostu, jak on jest, jak perfekcyjnie jest odnowiony. No nie wiem, czy moja CZ-ta będzie aż tak wyglądać, ale ten Simpson jest pod względem kompletności i to, w jaki sposób został odnowiony, jest po prostu perfekcyjny. Chwileczkę mnie nie było Kamila, a tu już widzę, guma siedzi, wszystko jest zrobione. Jak w godzinie czasu się widzę, wyrobimy chyba na lajciku. No może z jednym kołem. Dobrze, z drugim pojedziesz kiedy indziej. Czyli dzisiaj wymieniamy jedno, a na przednim flaku pojedziemy już do Krakowa. Dokładnie. Nie, tak poważnie to warto jest chyba włożyć mimo wszystko nowe opony, bo to jedzie 40 na godzinę. To jest prędkość w sumie teraz aktualnie hulajnog elektrycznych, tak? Nie wiem, czy jeździć hulajnogą elektryczną. Ja ostatnio przejechałem się hulajnogą elektryczną, to powiem Ci, że zrobiła większe wrażenie niż ja z właśnie Rometem. A teraz co robimy? Teraz sypujemy talk do opony. Jaką funkcję pełni talk? Jaką funkcję pełni? No, żeby dętka gdzieś nie pozaginała i nie poprzecierała. Czyli po prostu, żeby dętka miękko weszła tak do środka, tak? No, można by to tak ująć.
Żeby przy pierwszym pójściu na koło nie ten, nie zerwało go. Pierwszy ty się musisz przejechać, bo to pierwsze, to niech ten, kto zakręcał koło, niech przetestuje, dopiero ja mogę jechać. Kurwa, ale stos, bez gigu. No ktoś już kiedyś go naprawił, no. Zrobił, żeby szybszy był, wiesz? Najważniejsze przy składaniu takiego sprzętu to, żeby zapamiętać, jak się składa, bo współczesne motocykle i motorowery troszeczkę inaczej wyglądają. Tutaj jest zaawansowana dość technologia, więc tych śrub jest dość dużo. Bo to jest jeden z motorowerów, które mam i w którym działa prędkościomierz, więc to też jest ważna rzecz, żeby działało. Żeby nie przekroczyć na Armii Krajowej 50, nie? Rozumiem, że 45 już było. No ponad 45 pokazywało. Kilka godzin później mamy gotowy sprzęt.